Witam wszystkich. W sumie w odcinku, którego miało nie być, ponieważ jak zapewne widzieliście, swoje moduły już przelutowałem, zrobiłem. I niby zamknąłem temat modułów, ale udało się w sumie w cenie przesyłki kupić kolejny moduł do trampka, który jest uszkodzony. Czyli trampek w sumie nie odpala na nim, z tego co mi mówił były właściciel. Spróbujemy go dzisiaj zrobić. Pokażę, jak ja otwieram takie moduły. Pokażę także, o co chodzi z tymi zimnymi lutami, jeżeli takowe będą. Przy okazji także zobaczymy, czy najtańszy moduł CDI dedykowany do trampka, który można kupić w Polsce, działa w tym trampku. Także zapraszam wszystkich na odcinek o modułach zapłonowych CDI, między innymi właśnie do trampka, bo takie moduły tego typu są stosowane w wielu Japończykach. Zabieram się za rozcinanie tego. W międzyczasie będą wstawki, co z tym modułem. Ja już w sumie wiem, bo już nagrywałem to wcześniej, ale dokoptuję to do naprawy tego modułu. Dobra, zabieram się za przycinanie, pokażę wam co i jak ja to robię, na co uważać. Przed przystąpieniem do naprawy oczywiście sprawdzę sobie ten moduł, czy chodzi. Tutaj jak widzicie są te moje, które robiłem, siedzą obydwa. Podpinam tutaj pod tak zwaną krótszą linię, czyli z lewej strony, ponieważ jak nie będzie nam działał obrotomierz, no to znaczy, że po prostu jest moduł uwalony. Odpalam trampka, pokazuję wam co i jak. To lecimy. Tak jak widzicie, trampek chodzi na jeden cylinder, nie chodzi o obrotomierz, świadczy to o uszkodzeniu modułu, więc zabieram się za rozcinanie go i być może uda się go naprawić. Czyli po kolei jak ja je rozcinam. Przez drewienko łapię delikatnie wimadło i tnę tutaj równo z tą krawędzią. To budowa ma około milimetra grubości, więc tutaj po ręciku sobie podetnę piłką do metalu. Zaraz wam pokażę samo cięcie, tylko jakoś sobie umieszczę tutaj telefon, żeby mi nagrywało i będziemy się bawić cięciem. No dobra, pierwszą krawędź naciętą mam, bo w sumie wyłączył mi się telefon, zrestartował Android i coś wyłapuje mi ostrość ciągle. Tak jak widzicie, jest po samej krawędzi cięte. Dobra, ciężko będzie to nagrać, szczerze mówiąc, bo widzę, że... O! Kiedy wiadomo, że jest stop? Raz, że widać to po tym, jak mocno zagłębił się brzeszczot. Dwa, że w pewnym momencie będziecie czuli, że nie tniecie plastiku, tylko tniecie taką jakby gumę. To znaczy, że już jest po prostu stop. Teraz zaraz obrócę ten moduł, będziemy ciąć drugą krawędź, więc postaram się pokazać tą drugą krawędź. Zaraz zobaczymy. No dobra, mam nadzieję, że teraz będzie widać. Czyli tak, nacinam sobie najpierw delikatnie rogi. Jeden róg. Teraz tak, tutaj trzeba naprawdę bardzo uważać, ponieważ te elementy potrafią być bardzo blisko tej górnej krawędzi, więc jeżeli nie zachowamy ostrożności, to je po prostu wytniemy. I wtedy naprawdę moduł będzie do śmietnika. Więc delikatnie, bez pośpiechu. Warto sobie podpatrzeć. Tutaj widzę, na krawędziach jest już dość, więc tylko środeczek podetnę. Tak.
i w sumie mamy przecięte. Dobra, teraz lecę te krótsze krawędzie i będę się zabierał za otwieranie tego modułu. Czyli tak, biorę sobie zwyczajny nożyk do tapet. Jedyne co, nie tnę tego w ten sposób, tylko w ten sposób. I jeszcze tutaj poprawiam w razie czego, jakbym nie doszedł przeszczotem. Delikatnie, to widzicie, no pękł mi, no zdarza się. Delikatnie jeszcze pocinam. No wymaga to odrobiny, może nie to, że wprawa, ale cierpliwości. Bo można to oczywiście zrobić tak, jak niektórzy proponują, na siłę wyłamać śrubokrętem, potem coś tam pocudować. Ale szczerze mówiąc, ja bym się bał, że tym dziergając śrubokrętem zrobię jeszcze większą szkodę. Uwaga oczywiście na ręce, żeby sobie nie poprzecinać. No i ok. Teraz śrubokręcik. Delikatnie, jak się uda czasami podważyć, to odchodzi ten klej. Tutaj widzę, trzyma jak cholera. Jeżeli będzie nam mocno trzymał, bierzemy opalarkę, delikatnie podgrzewamy i ta masa po prostu puści. To już mi puściło, więc od tej strony zacznę. Teraz tak, w otwieraniu możemy się wspomóc takimi, no ja mam to akurat, kiedyś pracowałem w GSM-ie, szpatułki do otwierania. Można też sobie za w sumie grosze kupić w niektórych sklepach takie łyżki do otwierania tapicerek. Wszystko to będzie pomocne, żeby nie uszkodzić wszystkiego. Ja już mam tutaj dość mocno odciągnięte. Więc w sumie mamy otwarte. Tutaj jak widać odpadł nam klej, była jakaś tam bańka, poduszka powietrzna, no nieważne. Teraz następny krok. Następny krok to usunięcie tej masy. Można to zrobić paznokciem, można to zrobić plastikiem, byle nie dziarać śrubokrętem. Z tego względu, że możemy płytkę po prostu uszkodzić. Tak? Często jest tak, że ta masa odchodzi z tą płytką, i wtedy już w ogóle mamy prostą sprawę. Jeżeli odchodzi tak jak tutaj, no niestety wtedy czeka nas sporo takiego odzierania jak tutaj, tak? Niestety trzeba to oczyścić z tej masy, ale jak widzicie, jak się zacznie, nawet fajnie odchodzi. O. Można to lekko podgrzać opalarką, także pomóc sobie czy opalarką, czy suszarką, byle nie za mocno. O. I naprawdę nie dziarajcie śrubokrętem, bo kurde, można sobie narozdrabiać. Tutaj w sumie widzę przegrzanie. Coś czuję, że ten moduł będzie naprawdę nie do odratowania. No, zobaczymy. Było mu ciepło. Może tak.
Dobra, ja usuwam tą masę. Pokażę wam, jak już będzie usunięte. Nie chcę przygrzania. No dobra, ja już mam tak wstępnie oczyszczoną już tą płytkę, więc powoli mogę się zabierać za poszukiwania miejsc uszkodzonych. Teraz tak, żeby się wiedzieli, czego szukać. To tak już postaram się. To są dobre luty. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych oznak uszkodzenia. A teraz zimny lód, wyostrzy, wyostrzy. To jest to. Widzicie, to jest taka otoczka, czyli lód puścił i po prostu prąd, który tam przechodził, powoli wypalał, 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 wypalał. Zrobiła się taka skorupka, która nie przewodzi prądu i mamy problem. Takich miejsc w sumie, gdzie możemy zidentyfikować w tym module takie uszkodzenia, jest mnóstwo. Tutaj widać, jest taka otoczka, tutaj jest taka otoczka, tu jest taka otoczka, tu jest taka otoczka, tu jest taka otoczka. Gdzieś tutaj jeszcze miałem kilka, to nie wiem, czy pokazywałem. Tutaj coś się dzieje, tu coś się dzieje, to już pokazywałem, więc to jeszcze. Dlatego warto sobie przelutować całą taką płytkę, po to, żeby po prostu wykluczyć miejsca, które mogliśmy tam przeoczyć, żeby być pewnym, że usunęliśmy wszystkie takie miejsca. Ja jeszcze w sumie przed lutowaniem postaram się to trochę doczyścić. Nie szoruję tutaj żadną szczotą drucianą, tylko szczoteczka do zębów i powoli heja, tak żeby nic nie poszkadzać i nie porysować przy okazji. I co? I lutuję. Zobaczymy. Może uda się akurat bez wymiany tego układu. Bo szczerze mówiąc nie wiem, co jest pod spodem. Nie mam schematu. Musiałbym wziąć schemat i zobaczyć, co tam może siedzieć. Jak mi trampek nie odpali po przelutowaniu, to po prostu oskrobię drugą stronę i zobaczę, co tam siedzi, co tam można wymienić. Zobaczymy. Dobra, biorę się za lutowanie. No i dobra, zabieram się za lutowanie. Mam nadzieję, że coś będzie słychać, bo sąsiad akurat kosi trawę, więc może nas lekko zagłuszać. Ale tak w przyspieszonym trybie, żeby się wiedzieli, o co chodzi. Pokażę co i jak. Teraz sobie ostrzę akurat mój nabieracz do pasty lutowniczej. Lekko ją podgrzewam. Będzie trochę dymu. Jak widzicie, używam zwyczajnej lutownicy, a zwyczajna kulbówka. Bodajże 30 czy tam 40 watowa. Więcej nie trzeba. I lecimy. Smaruję każdy pin, potem to będę mył, usuwał szczoteczką. Także płytkę. Biorę sobie ze 2-3 rzędy i tak po kolei jadę. Jak widzicie, smaruję wszystko i przelutowywać będę wszystko. Jak trzeba, to wiadomo, dokładamy. Ważne, żeby to robić na spokojnie, pilnować tego, żeby nie połączyć sąsiadujących pinów. Dobra, myślę, że nie będę wam pokazał wszystkiego, przelutuję i pokażę, jak już będzie zrobione, bo tak, no jak widzicie, no lecę po kolei wszystko. Dobra, ja kończę, no robię, pokażę wam efekt końcowy. No i dobra, przelutowane jest wszystko, delikatnie to wycieram jeszcze z pasty, która jest w miarę żywa i podpinam pod motocykl.
No i sprawdzimy, czy wystarczy samo przelutowanie, czy nie będzie trzeba po prostu go otworzyć z drugiej strony i sprawdzić, co tam się gotowało lekko. Dobra, czyszczę i sprawdzamy. No i dobra, moduł mam już podpięty, jest on wyczyszczony. Ja, żeby nie było, jak widzicie, tu jest lekko przegrzane, więc to jest ten moduł. To jest tu, gdzie nie było powietrza, więc nie ściemniam. Honda była nie odpalana w sumie tak dłużej od jakiegoś czasu, więc w razie czego to może mieć jakieś fożki, ale odpalamy. Dobra, obrotem już chodzi, pali na oba cylindry, ja ją lekko zagrzeję na tym module, żeby już tak normalnie sobie pyrkała i żeby moduł też trochę popracował, zobaczymy, czy wszystko jest ok. Jak wszystko jest ok, to umyję to, przygotuję do klejenia i będę zamykał moduł. I naprawa w sumie będzie zakończona sukcesem. Dobra, grzeję trampka i patrzymy dalej. Dobra, nie wiem, czy będziemy słuchać, trampek sobie chodzi na saniu. No i w sumie naprawa zakończona sukcesem. Teraz tylko zostało mi to umyć, przygotować do położenia masy. Co ja kładę na to? Kładę masę poliuretanową, która według swojej specyfikacji nie reaguje ani z miedzią, ani tutaj z lutami. Specjalnie sprawdzałem kartę techniczną tego produktu, z tego względu, że ktoś zwrócił uwagę właśnie, by nie stosować silikonów. Z tego względu, że mogą one po prostu z miedziuchą oddziaływać. Ja nie stosuję silikonu, jest to typowa masa poliuretanowa, która nie oddziaływuje taką elektroniką, więc bez problemu można taką masą kleić. Jest ona w sumie kartusz do kupienia za 40 zł, a wystarczy na takich modułów z 20, więc prawdopodobnie po prostu prędzej zmarnuje się, niż ją wykorzystacie. Dobra, jeżeli chodzi o klapkę, jest ona w miarę prosta, więc bez problemu, tylko tutaj doczyszczę jej brzegi i zostanie to wklejone tak jak na moich poprzednich modułach. Dobra, biorę się za mycie i sklejanie. Tak wygląda mój moduł oczyszczony, przygotowany do wklejenia. Jeszcze. Dobra, prawie że. Nakładam masę, niewielką jej ilość, rozsmarowuję, przyciskam dekielkiem, zostawiam to na w sumie 1,5-2 godziny. Potem jeszcze doczyszczę tutaj krawędzie, a to wszystko pokażę po kolei. Teraz nakładam masę i powoli zamykam. Zamaziane już mam, teraz tylko dekiel. Teraz jakie firmy produkują takie masy? Na przykład Terroson albo firma Saba. Dobra, zamykam. I czekam, żeby to ogarnąć już tak wizualnie. Dobra, moduł sobie lekko dosycha. Ja idę już ogarniać mojego syna, który właśnie wstał. I no i co? Wkleję sobie teraz testy tego Chińczyka, chińskiego modułu. I potem jeszcze wrócę do tego, jak będę obrabiał. To mimo dalszego oglądania, lecimy z Chińczykiem. Ponieważ czekam na kiwaczkę, więc przy okazji postanowiłem się doposażyć w taki rezerwowy moduł zaponowy. To już mam polutowane, one chodzą sobie, ale w razie czego, jak coś by mi się stało, wolę mieć jednak zapas, tak na wszelki wypadek. Popróbujemy trochę Chińczyków. Na razie poszedł ten dostępny w Polsce za 80 parę złotych.
Wrzucę go tutaj z lewej strony, czyli za moduł, który między innymi też jest odpowiedzialny za obrotomierz. Więc jak nie będzie chodził, będzie wiadomo od razu po obrotomierzu, tak? Dobra, montuję go na próbę i patrzymy, czy zadziała w trampku. No dobra, Chińczyk podpięty, od razu też uprzedzam, że mam zimny silnik, więc będzie Honda trochę prykała sobie. No ale próbujemy palić. Dobra, tutaj chodzi, jeszcze teraz podepnę w drugie miejsce, bo to jest ten moduł odpowiada między innymi też za obrotomierz, tak, dlatego pokazuję obrotomierz. Wepnę jeszcze tutaj, bo coś tam niekiedy osoby wspominają, że czasami po prostu w jednym miejscu chodzi, w drugim nie chodzi. Zamiennie sprawdzimy. Dobra, podpięty w drugie miejsce, zapłon, jedziemy. Chodzi. Czyli w sumie, jeżeli ktoś by szukał jakiegoś taniego zamiennika dla modułu, no to za 84 zł. Nie trzeba kupować z AliExpress. Można w Polsce bez problemu dostać tanio moduł, który chodzi. Co jeszcze ważne, moja Honda to rocznik 89, silnik 9.3. Ale oryginalnie też był na podwójnych modułach, więc instalacja chyba jest nawet ta sama w tych rocznikach. Ale tak, żeby było wiadomo. W roczniku 8.9 ten moduł jak najbardziej robi robotę. I nie kosztuje majątku. I na zakończenie. Mój moduł po naprawie wygląda tak. Jest on sprawny, więc będzie u mnie jako drugi zapasowy, taki powiedzmy na jakichś dalszych wyprawach. A osoby, które jednak będą potrzebowały nowego modułu, polecam wypróbować te moduły, z tego względu, że przynajmniej w moim 89 rok, jak widzieliście, chodzi bez problemu. Mam też informacje od osób z kilku for, które także potwierdzają, że w innych rocznikach te moduły dają radę, więc proponuję po prostu, zanim wydacie dużo, spróbować coś tańszego. A moduł, cóż, moduł, tak jak mówiłem, będzie ze mną jeździł jako drugi zapasowy, razem z tym, z tego względu, że one razem bez problemu pracują i w sumie przy sprzedaży obydwa dostanie nowy właściciel. Tak, żeby także miał tak na zapas, jakby planował jakieś dłuższe wycieczki. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.